pielgrzymka konna. Panią Olę zapytam, bo jest właśnie, tak jak było wspomniane, długoletnim uczestnikiem. W ogóle właśnie, kto tą informację udzielał, że jest pani długoletnim uczestnikiem? Tą informację przedstawił ksiądz Maciej Majek. Na co dzień ojciec duchowny w seminarium siedleckim. Zastępca dowódcy naszej pielgrzymki jest ksiądz Dariusz Capaj. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Kolejny dzień pielgrzymki, pogoda nam jak najbardziej dopisuje. Chociaż jednego dnia zdarzył nam się deszczyk drobny, ale trzeba przyznać, że w takim upale sierpniowym to czasem i nawet deszcz potrafi sprawiać cuda. Człowiek się ochłodzi po drodze. Przyjemność. Jak to było z pomysłem u pana? Dlaczego aż tak daleko z Elbląga tutaj dzisiaj na Podlasie? No to znaczy droga była dość długa, bo nie ukrywam, że od zawsze konie były no miłością życia. Po mojej koleżance małżonce. No i to było ze mną to było tak, że kilkanaście lat temu patrząc w internecie na te sprawy końskie zetknąłem się z księdzem Stanisławem Dorną z archidiecezji wrocławskiej, który organizował wtedy taką pielgrzymkę konną Strzelnicy do Lichenia. Po skontaktowaniu się z księdzem Stanisławem, no tam pojechałem. Najpierw to były te sprawy organizacyjne, czy to można przyjechać samemu, czy ze swoim koniem. Okazało się, że i bez swojego konia można było przyjechać i skorzystałem z tej oferty. No i pojechałem tam z nimi do tego Lichenia. Na początku, jak ksiądz Stanisław organizował te pielgrzymki, to na początku były w siodle, a później to już się przekształciło, jako że no, już i chłopaki trochę starzeją się, jest to taka pielgrzymka oldboyów w większości i przerzucili się chłopaki na wozy, nakryte takie, jest wygodnie. Takie wozy, nie to, że wygodnie, ale praktycznie, bo jak słońce świeci, a to nam takie nie dopieka, a jak deszcz pada, to trochę ochroni i można na tym wozie i się przespać. Po kilkunastu tych pielgrzymkach do Lichenia ksiądz Stanisław, jako że jest duszpasterzem z środowisk końskich i jest kapelanem myśliwych, no, skontaktował się z racji swoich obowiązków z księdzem Maciejem Majkiem. No i od słowa do słowa ksiądz Majek zaproponował, żebyśmy kiedyś zorganizowali taką pielgrzymkę do Kodnia. I 4 lata temu wybraliśmy się na taką pielgrzymkę do Kodnia, to było w 20 roku, 19-dniowa. No i żeśmy akurat zdążyli przed pandemią. No i później to już się posypało z górki, bo w następnym roku już był Święty Krzyż, było Rokitno, a w tamtym roku były Rudy Raciborskie. W tym roku we wrześniu jedziemy do świętej Lipki. No a ponieważ tak się złożyło, że przez księdza Krzysztofa poznałem się z księdzem Majkiem, no to tutaj też i zawitałem na Podlasie, no i taka myśl przyszła kiedyś do głowy, żeby się z tą pielgrzymką nie przejechać. No, dali mi tę szansę. I dlatego tutaj jest. Jestem. Amen. Pani Olu, długoletnia uczestniczka, jak to zabrzmiało? Od ilu lat tak naprawdę? Co pani z tych pielgrzymek pamięta? Dlaczego są organizowane? Jaka jest ich trasa? U mnie zaczęło się to w ten sposób, że między gimnazjum a liceum zaczęłam uczyć się jeździć konno i wtedy dowiedziałam się, że takie pielgrzymki są organizowane. Ale tak człowiek z początku myślał, że może to nie dla mnie, może nie jestem do tego stworzona, ale w końcu odważyłam się zaraz po maturze. Pierwszy raz pojechałam właśnie na tą pielgrzymkę konną z taką myślą, żeby po prostu podziękować Panu Bogu za to, że dobrze zdałam maturę, dostałam się na studia. Już od razu na pierwszej pielgrzymce zakochałam się w tej inicjatywie, bo oprócz tego, że modlimy się wspólnie, bo i w siodle odmawiany jest różaniec, odmawiane są godzinki, koronka do Bożego Miłosierdzia, Anioł Pański, tak naprawdę wszystkie modlitwy, które znamy, tylko no, my je odmawiamy je w siodle.
i jednocześnie oprócz modlitwy również poznajemy nasz region, który jest piękny, chociaż większość osób uważa go jako taki może dziki, może taki nieznany, ale prawda jest taka, że im bardziej tu się wjedzie na wschód, w momencie na zachodzie myślą, że u nas jest niebezpiecznie. Tak, myślą, że jest niebezpiecznie, myślą, że ludzie są dziwni, a ludzie są naprawdę kochani. Im bardziej na wschód Polski, tym ludzie są coraz bardziej gościnni. I to, z jaką życzliwością my się tutaj spotykamy ludzi, to po prostu... I nie damy rady im za to wszystko podziękować i przejeść to wszystko, co dostajemy do jedzenia. Bo czasem dość nawet ciężko w siodło wsiąść, ale też poznajemy historię naszego regionu, która jest bardzo bogata. Tutaj w tym roku jedziemy w takiej intencji za unitów podlaskich, ponieważ w tym roku mamy 150. rocznicę męczeństwa unitów w Pratulinie, w Drelowie, w Polubiczach, w tych wszystkich miejscowościach, które tak naprawdę to są nasi przodkowie, to byli unici, którzy zginęli za wiarę, za to, że chcieli modlić się tak jak zostali oni wychowani, a nie to, co zostało im narzucone po utracie niepodległości. Natomiast też dodatkową intencję w tym roku, jaką przyjęliśmy, to modlitwa za powstańców warszawskich, ponieważ mamy w tym roku 80. rocznicę powstania warszawskiego. Każdy z nas, każdy z uczestników w tym roku na przykład wylosował unitę, konkretną osobę, za którą przez tą całą pielgrzymkę się modli, w jej intencji. I każdy z nas w koszuli, jeżeli gdzieś tam idziemy na mszę świętą, czy siadamy w siodło i zaczniemy modlić się różańcem czy koronką, możemy sobie wyciągnąć, przeczytać wspomnienia o tej konkretnej jednej osobie i za tą osobę po prostu modlimy się o spokój jej duszy i o to, żebyśmy też... My nigdy nie musieli przeżywać tego, co oni. Bardzo ciekawe informacje, Pani Olu, bardzo dziękuję. Natomiast proszono mnie również o to, żeby pozdrowić Was, a żebyście Wy pozdrowili również te osoby, które za moment wymienię. No i być może opisali. Pani Ola ma już doświadczenie. Pan, imię zapomniałem. Andrzej. Pan Andrzej dopiero dzisiaj chyba to sprawdzi. Od kogo te pozdrowienia? Od mieszkańców gminy Konstantynów, od mieszkańców Komarna i Komarne Kolonii, od pani sołtys jednej, drugiej, od pana radnego, jednego, drugiego, od radnych, od pań radnych, od panów sołtysów. No właśnie, pani Olu, po raz który tu już, w sumie nie pytam o ilość i liczbę tego razu, ale czy to jest to miejsce, które właśnie fajnie odwiedzić? Wiecie, wiemy, że tutaj nas mile przyjmą. W każdym miejscu, które odwiedzamy, spotykamy fantastycznych ludzi, między innymi tutaj właśnie w Komarnie, w Kolonii Komarno. Też za kilka godzin będzie apel jasnogórski. Ja już się spodziewam, że tu będzie bardzo dużo osób. W tamtym roku ledwo się zmieściliśmy na zdjęciu, także fantastyczni mieszkańcy, fantastycznie nas przyjmują. Chcielibyśmy wszystkim mieszkańcom południowego Podlasia, szczególnie w dzisiejszym dniu oczywiście z racji na to, że jesteśmy w Komarnie, w Kolonii Komarno, i im podziękować za to, jak nas przyjmujecie, jakie dajecie świadectwo tego, że no po prostu jesteście kochanymi ludźmi, jesteście po prostu ludźmi stąd, z Podlasia. I to wszystko wyjaśnia. I na koniec, czy to pan Andrzej mi odpowie, czy pani Ola, to jest połowa pielgrzymki, co jeszcze przed wami, jakie miejscowości, jak trasa będzie biegła dalej? Przed nami jutrzejszy dzień będzie już troszeczkę krótszy, spokojniejszy niż poprzednie dni, ale przed nami przejazd przez Janów Podlaski, nocleg będziemy mieć w Pratulinie, czyli w sanktuarium unitów podlaskich. Dalej nasza trasa będzie przebiegała przez Neple, przez Terespol. Kolejny nocleg to będzie jedyna na świecie parafia neunicka w Kostomłotach, dokładnie. No i już po Kostomłotach wjeżdżamy do naszej matki, pani Kodeńskiej. Pan Andrzej, na koniec zapytam, byłeś, panie Andrzeju, w tych terenach kiedyś? Ja jako młody chłopak w latach 70. po raz pierwszy tutaj zajechałem. Pojechałem właśnie sobie kiedyś do Kodnia. I nie znałem wcześniej tej wschodniej strony. Ja byłem już wtedy zauroczony ludźmi, atmosferą. A dzisiaj, to taka dygresja, na mszy świętej to serce rośnie, jak widzi się, jak po mszy kilkudziesięcioro dzieci idzie po błogosławieństwo do ołtarza. Na północy tego nie ma. Tych dzieci jest bardzo mało.
I właściwie to jest to, że ta Polska przetrwa. Czego wam życzyć? Czego się życzy pielgrzymom, pielgrzymującym konno? Czego nam życzyć? My się z taką dobrocią spotykamy, że po prostu nawet nie wiem, co trzeba by... No pogody. Pogody to chyba przede wszystkim, bo na ludzi zawsze możemy liczyć, miejscowych, więc tutaj zawsze się z sercem spotkamy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 uczestników więcej? Może gdzieś jeszcze rozstawione? Więcej. Samych uczestników jest około 40 osób, ponad 40 osób, ponieważ my się dzielimy na tą część, która jedzie konno, i służbę naziemną, która jedzie samochodami równie ważnych, ponieważ poza tym, że uczestnicy jadą konno, to służba naziemna przygotowuje płyny do wklepywania, tak żeby nasze konie mają być zaopiekowane. One są na pierwszym miejscu tak naprawdę, więc zawsze po każdym przyjeździe mają przegląd, czy na pewno się nie obtarły, czy na pewno jest wszystko w porządku. Oczywiście muszą być najedzone, napojone, pierwsze, one w pierwszej kolejności, my dopiero później. Oczywiście też i nasze bagaże w tej służbie naziemnej są przewożone, także tutaj uzupełniamy się.